Bielany TV. Dzień dobry, nazywam się Zygmunt Heizer i witam Państwa w telewizji Bielany. W takiej telewizji jeszcze nie występowałem, muszę powiedzieć. Byłem i w publicznej telewizji, i w Polsacie, i w TVN-ie. To jest mój debiut w telewizji Bielany. Poza tym, że jestem dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, jestem wiceprezesem klubu sportowego MUKS Sparta Warszawa. Klubu, który działa na terenie Bielan. Trenujemy i gramy w CRS-ie, czyli w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy Lindego 20. Tutaj odbywają się treningi naszych wszystkich grup wiekowych. Tutaj też odbywają się mecze. Mamy zespół drugoligowy, dziewczyny, juniorki w zdecydowanej większości. Grają w drugiej lidze. Grają również w rozgrywkach młodzieżowych. Mamy wszystkie kategorie od juniorek po młodziczki. I grywamy mecze drugoligowe w środy. Jeśli Państwo zajrzą na stronę MUKS Sparta Warszawa w internecie, to tam będą podane dokładne daty i godziny kolejnych spotkań. Początek sezonu mieliśmy bardzo dobry, muszę powiedzieć. W tej chwili MUKS Sparta Warszawa znajduje się na drugim miejscu w drugiej lidze. Wróży to bardzo dobrze na cały sezon. A przypomnę, że no, grają juniorki, grają zwykle z zawodniczkami i drużynami dużo bardziej doświadczonymi. Także liczymy na bardzo udany sezon. Liczymy również na to, że w kategoriach młodzieżowych juniorka, kadetka, młodziczka osiągniemy bardzo dobre wyniki. Proszę śledzić naszą stronę internetową. No i zapraszam Państwa na mecze. Natomiast jeśli Państwa dzieci są w takim wieku, że chciałyby rozpocząć trenowanie siatkówki, myślę tutaj o dziewczętach w naszym klubie, to serdecznie zapraszam. Trenerzy Miłosz Piersa i pani Dorota Świeniewicz czekają na najmłodsze dzieciaki. Treningi odbywają się tutaj. Mamy jeszcze jedną salę na Bielanach, taką salę małą dla treningów małych dzieci. Możliwości są ogromne, także zapraszam wszystkich, którzy lubią, kochają siatkówkę, do MUKS Sparta Warszawa. Dziękuję bardzo. Zygmunt Heizer.